Tomasz ćwiczył i zobaczymy, jak zareaguje na to granie. Zawodnicy zawsze mają problem trochę z dostosowaniem się do tego, do tej sytuacji. Tymczasem Michael Young z góry. Cisza tutaj widownie na chwilę w hali mistrzów, ależ efektowna akcja. O, będzie to granie na wysokim poziomie. Dał się nabrać na ten zwód Luke Petrasek. No i ładnie minął dwóch graczy, ale trzecim był Denzel Anderson, który jest jednym z najlepszych blokujących zawodników naszej ligi. I po raz kolejny pokazuje tę umiejętność. A mając taki graczy, jeszcze zobaczymy, czy Wojciechowski dzisiaj będzie grał. Rozmawiałem z nim krótko przed meczem. Były reprezentant Polski, były gracz Ligi Włoskiej. Zawodnik w słabszej obronie. No i taką akcję właśnie wykonał Bojanowski, w którym nie trafił obu rzutów. Niemec blokuje teraz Florenza. Zostało 15 sekund, no i zadebiutuje w Anwilu Łukasz Frąckiewicz. 25-letni środkowy na Astorii, długa kontuzja, w zeszłym sezonie przerwany sezon przez kontuzję kolana. Centrzy Anwilu Wocławek nie wychodzą na zewnątrz, tymczasem Dykes z góry! No, miał dość ciężką kontuzję, pauzował prawie 3 miesiące, ale widać, że jest już gotowy do wyzwań. Bardzo chce pokazać się tu dzisiaj w tym ważnym meczu. Wyskoczył spod zasłony, tak żeby uniemożliwić rzut. Ale z bardzo daleka teraz Johna Matthews! Jego popis otrzyma tutaj w grze drużyna Anwilu Wocławek. Przerwa dla trenera Igora Milicicza jeszcze przed końcem tej kwarty. Patrzę tu na Łukasza Frąckiewicza, przebiegł się kilka razy z dużą intensywnością, teraz oparł ręce na kolanach, ledwie tutaj trzyma się na nogach. Ta przerwa roczna, to się mówi, że trenujesz, że możesz w stanie podtrzymać formę, ale dopiero jak się wejdzie na boisko w meczu. Lorenz przyspieszył, zagrał do Mokrosa, ten jednak ledwie złapał tę piłkę. Jeszcze kilka sekund na tę akcję. Jakub Garbacz za 3 punkty, ależ trójka! I pokazuje do kibiców ten gest uciszenia. Ależ trafienie Garbacza, no! To jest zawodnik, którego będziemy oglądać w tej końcówce sezonu. Będziemy się przygotować. Stanie tam dobrze w obronie. Tymczasem Simons zablokowany bez faulu. I jeszcze raz Petrasek, ależ pobiegł Anwil do tej kontry. O, biega znakomicie Luke Petrasek. Dzisiaj mało takich kontr widzieliśmy w wykonaniu Anwilu Wocławek. Stali. No, wolne rogi, tam jest Łączyński, ale tym razem nie trafił. Palmer łatwo minął Dykesa i on także z góry efektownie. O, przy tym ustawieniu ze składu tutaj się także pobawić z publicznością we Wrocławku. On im daje energię, oni jemu. Matthews, jeszcze jedna trójka, tak jest! Na koniec akcji Johna Matthews w takim meczu na szczycie zdobywa 38 punktów i jeszcze strata Simonsa. James Bell z góry! Jeszcze przerwa dla Milicicza, ale tu już jest po wszystkim. Matthews przeciwko Drexelowi, którego dawno nie widzieliśmy na boisku. Jeszcze raz on do Petraska i ten z góry z faulem. Jak Anwil się rozpędza, to tutaj się dzieją rzeczy niesamowite. Jeszcze asysta Matthewsa, który tutaj nie sępi się na rekord sezonu. Ale za to pomaga kolegom też zagrać efektownie. Świetnie się to ogląda, ale to nie dotyczy tylko Anwilu oczywiście. I już nie gramy, pokazuje Kamil Łączyński. To i tak jest knockout. 107-88. 19 punktów różnicy. Anwil Wocławek rozgromił, można powiedzieć, że Stal Ostrów w tej czwartej kwarcie, rzucając 35 punktów. No i teraz cieszą się z tego zwycięstwa i pozostanie na szczycie tabeli. Igor Milicic coś tutaj krzyczy do sędziów, jest wściekły.